Słów kilka głosem Nidzicy, czyli głos nidzicki numer 18. 2 miliony na modernizację, kolejne ulice do remontu, Tatarska, Limanowskiego i Pieniężnego. Strona druga. Nowy sprzęt do ratowania życia. Ochotnicza Straż Pożarna z terenu gminy Nidzica otrzymała nowy samochód specjalny z przeznaczeniem do ratownictwa technicznego oraz sprzęt i ubrania o wartości ponad 70 tysięcy złotych. Strona piąta. Fascynujące zdjęcia szczurka. Wystawa pokazująca piękno nie tylko żurawi, ale i warmi. Wszystko, czego potrzebuję, mam za domem, mówi artysta. Strona dziesiąta. Po raz czwarty odwiedzili Wilno. Gimnazjaliści z jedynki na Litwie. Strona 13. Z niezapisanych kart historii. Nidzicka grzybiarnia przy ulicy Żeromskiego, czyli olsztyńskie przedsiębiorstwo produkcji leśnej oraz zakład produkcji spożywczej w latach 1972-1973.